Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku nie ma Wiktora, więc zaplanowałem, że będziemy robić cały dzień na nim pranki. Na razie musimy powiedzieć jedną ważną rzecz. Seria numer 1 i rozwiązanie pierwszej sprawy wyszło nam fenomenalnie. Tak, absolutny sukces. Wiktor Tkamek jest naprawdę zadowolony, zapłacił nam aż 5 dych. Mamy teraz dzięki temu pizzę i... Przed następną sprawą mamy bardzo dużo czasu, aż Wiktor wziął sobie wolne i wyjechał na jakieś Karaiby czy coś. Dlatego właśnie pomysł jest taki, robimy mu pranka, żeby żałował, że go nie było na kolejnej sprawie po prostu, nie? Mhm, ale póki co nie mamy też kolejnej sprawy, więc... No póki co jest zastój, nikt się nie zgłosił na naszego maila, no ale myślę, że już lada moment, dlatego że wieści szybko się rozchodzą. To co, jakiego pranka mu robimy? Nie wiem, może coś takiego łatwego do zrobienia, bo dzisiaj mi się trochę nie chce. To ty zrób jednego, ja zrobię jednego i tyle. Dobra, więc mój prank jest bardzo prosty. Mianowicie, dużo razy był na kanale Tritsus. Potrzebuję do tego tylko jednej rzeczy, właściwie dwóch. Stretcha oraz taśmy. Już chyba wiecie o co chodzi, nie? Gdzie jest stretch teraz? Stretch, tu jest? O kurde, ile my mamy stretchy, zobaczcie widzowie. Taśma, gdzie zrobić tego pranka tylko? Może gdzieś na wejściu. Najlepsze miejsce na zrobienie tego pranka to jest tutaj, dlatego że zawsze każdy musi wejść, żeby się rozebrać. Bo tu mamy przebieralnię. Tak więc rozkładamy stretcha i zrobimy to na wysokości jego twarzy, tak żeby jak będzie przechodził, nie zauważy ich. Padnie na to. To jest dobry prank, biorąc. Naprawdę tego nie widać. Najgorszy w tym pranku jest tylko to, jak samemu to zrobić. Daniel, pomożesz mi? Dobra widzowie, słuchajcie, na początku... Muszę wyjąć pizzę, bo właśnie skończyłem ją robić w piekarniku. Zipek o niej nie wie, a ja sobie zostawiłem, bo właśnie musiał coś robić na dole przypadkowo. Mój prank jest banalnie prosty tak naprawdę. Potrzebujemy do niego tylko i wyłącznie kubeczka szklanego takiego. I co? Jak na razie? Ja pierdzielę, to jest straszne, to w ogóle nie wyszło. Lepiej może nie szklanego, dlatego że oczywiście kubki T-Squadu są najlepsze. Czy chcecie coś wypić, czy chcecie coś zjeść. Do wszystkiego są idealne po prostu. Muszę wziąć sznurek po prostu i na dole tutaj zamontuj, żebyś ktoś się przewrócił. No dobra. Napełniamy to wodą, czy czymkolwiek. Trochę pizzy w tym pływa, co prawda, ale to nieważne. I potrzebujemy jeszcze jakiejś kartki papieru, a zawsze z jakiegoś powodu w T-Squadzie jest ciężko z papierem. Okej. Oj. Dobra, trochę się wylało, ale mało. Prank jest zrobiony tak naprawdę. Teraz wytrzeć do wody na to, że robiłem tutaj w ogóle tego pranka. I w normalnej wersji byśmy wyciągali tą podkładkę. Ej, czekaj, może się da. Uwaga. 3, 2, 1. Tu na dole to bardziej legitnie. No, on na pewno nie zauważy tego na pierwszy rzut. No. Dobra. I teraz jest jeden problem tylko z tym, że tutaj, no widać po prostu, że to jest odwrócony kubek. Więc, patrzcie. O, no pełne po prostu. I dodatkowo mogę wam zareklamować nową edycję kubka T-Squadu odwrócony do góry nogami. Już niedługo w sklepie. Mój prank wykonany? Też? Nie no, mój jest zarąbisty, tylko się nie nabierz, stary. Ty też się nie nabierz. A wiesz gdzie jest? W garażu. Nie. No to gdzie? No właśnie nie powiem ci. Możemy się przestać trzymać za ręce? Ej, słyszałeś? Chodź. A no faktycznie, ktoś zadzwonił. Lepiej pizza! Dzień dobry. Dzień dobry. Pan to kto? Ja do Kulmerów, a wy kim jesteście? My obecnie tutaj mieszkamy, a Kulmerowie to kto? Byłem umówiony. A tu Kulmerów nie ma. Właśnie. Kim pan jest w ogóle? Ja? Ja jestem ich hipnotyzerem. Hipnotyzerem? Przecież hipnoza nie istnieje. Istnieje. Nie istnieje. Istnieje? Nie. Tak. Nie ma Kulmerów, ale my jesteśmy i my też potrzebujemy hipnotyzera. No... Co to jest za jakiś kryształ magiczny? I co? No nie, nic nie czuję szczerze mówiąc. Jak nie? Ja już czuję. O kurde. Dobra, to zapraszamy. Zapraszamy. O kurde, ale zarąbiście. Czemu? A, dobra, jak zapraszamy? No, normalnie, idź. Dobra, znaczy zapraszamy. Najpierw buty tutaj zdejmujemy. I zapraszam do środka. Buty zdejmuję. A gdzie? Dobra. Ej, zarąbiście, stary! Co? Ale kozacku! Mamy hipnotyzera w końcu! Ale skąd wiesz, że to prawdziwy hipnotyzer? No jak to? Nie widzisz, ktoś ubrany? Ale ktoś wszedł do domu. Kto to są Kulmerowie? No pewnie sąsiedzi, stary, spokojnie. Nie pomylił domy? Dobra. Przepraszam. O kurde. Co się stało? Nic. Zipek, no czemu tu zostawiłeś pranka? No Wiktora miała być. Okej. Przepraszamy najmocniej. Ktoś mnie denerwuje. Przepraszamy. Ze mną takie numery? Nie. Ja tu czuję potencjał. Proszę. Panie hipnotyzerze, może czegoś pan chce się napić? Szkocka. Szkocka? Woda? W kuchni, proszę się testować wszystkim. Woda szkocka, dobra, woda szkocka jest najlepsza. Tak, najlepsza woda jest z jeziora Loch Ness. To było mega dziwne, no. Mamy wodę z jeziora Loch Ness? Nie mamy czegoś takiego, ale... Nie, no ale trzeba dać coś do picia. Oj! O stary, to był twój prank? Tak. Znowu drugi potrząs? Przecież widziałeś, że się denerwował. Zabijesz cię. Zabiję! Co jest? Co jest? To nie na pana, to było na kolegę. Gdzie są moi klienci? Co to za rower? My zapłacimy. Zapraszam. Ile zapłacicie? Tyle, ile trzeba. Tak. Tylko pan zahipnotyzuje jednego z nas. Bo zawsze o tym marzyłem, naprawdę. Ty, co tam się dzieje? Ja nie wiem, kurde, jakieś czary tam się odpierdzielają. Jakie czary? Zahipnotyzowa. Zahipnotyzowany. On go teraz zamienia w jakiegoś kurczaka. Hipnotyzowa. Nie, już on sam chciał. I on go zamienia teraz w konia. Sam chciał. I co? To nie działa. Nie działa. Wiedziałem, że fejkowy hipnotyzuje. Chyba nie działa. Hajs. Czy działa, czy nie? Zahipnotyzował go, żeby dał mu wszystkie pieniądze. Dziękujemy za hipnozę panu bardzo. Jaki złodziej, nie? Patrz. Co się robi z Ernestem? Na razie wystarczy. Ale ten hipnotyzer to jest totalna ściema, stary. Niby palcem jak pomacham. Wahadełko, wahadełko, to będzie hipnoza. O kurde, Zipek, co ci jest? Zadziałało? Ej, ja go właśnie chyba zahipnotyzowałem. Zipek! 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 Co? Wbiłem sobie widelec w oko i teraz masz na całej twarzy. Co? Sos. Dobra, na szczęście to jest sos. Nie wiem, stary, co się stało? Udawałeś, że cię zahipnotyzowałem? Nie, no jadłem. O co ci chodzi? Czemu mi przerywasz? Okej, to było bardzo dziwne. Dobra, wiesz co? Słuchaj, nie mamy nadal zgłoszeń, więc może poszlibyśmy i, nie wiem, nagrali gaming, bo T-Squad Gaming teraz tyle ludzi ogląda i tyle ludzi czeka, aż nagramy cokolwiek, że wiesz. No, zarobiliście ich, rozwaliliśmy Zipek, jesteśmy po prostu królami Stumble Guysów, nagraliśmy 2 zarobiste odcineczki, tylko że... Czemu dzisiaj... Cały czas przygrywałeś, chodziłeś w kółko, zawsze tak dobrze ci idzie. O co ci chodzi? No. Przecież nic takiego nie było. No jak nie, stary? Mieliśmy robić triki. Stary, wykierowałem cię przecież, co ty gadasz? Normalnie. No dobra, stary, w każdym razie dziękuję za nagrywkę, widzimy się jutro, no. Siema, siema. No dobra, ja idę sobie pograć jeszcze. Przyszedłem właśnie do domu i to, co zobaczyłem, jest po prostu porąbane. Patrzcie na to, tutaj jest napisane to koniec Zipka na samym wejściu. Nie wiem, czy to są kolejne pranki, bo może Wiktor już na przykład wcześniej przyjechał z wyjazdu, a z kolei Zipek powiedział... Zobaczmy, co jest tutaj w tym pokoju, czy coś w ogóle jest! O kurna, co to ma być? Patrzcie. Wszędzie są skreślone zdjęcia Zipka. No nie wiem, o co chodzi, ale jest to trochę porąbane. W sensie, jeżeli to jest prank, to jest on wyjątkowo straszny. Na wszystkich półkach leżą takie fotki. One są tak, że po prostu wszystkie poprzekreślane. Zobaczcie na to. Ej, fajna w ogóle ozdoba to, nie? Miam, 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 miam. Dobra, wracajmy do rzeczy. O, tutaj wszędzie są właśnie takie fotki. Wydrukowane. No tutaj jest w sumie drukarka, więc... Więc chłopaki się zbytnio nie postaraliście, jeżeli to jest prank na mnie. Dobra, wejdźmy do domu, ale zobaczmy, bo szczerze mówiąc to jest trochę straszne. Dobra. Jestem w mojej tajnej bazie z Lego. I możemy zobaczyć, czy na pewno nikt się przynajmniej nie kręci po tym domu, bo to może być prank, ale może to na przykład są znowu te klauny z pierwszej serii albo coś takiego. Nikogo nie widać. Dobra. A w domu... O kurde, co jest? Czemu to jest wszystko powywalane? Halo chłopaki, tutaj był jakiś melanż, czy co tutaj się dzieje? Co? Patrzcie! Patrzcie! Totalna demolka. A to jest nasza zupełnie nowa chata. Czy to jest taki przypał? Nie no. Nie no, nie. Wszystko porozwalane, porozsypywane. Zipek! Zipek no! Gdzie jesteście? Daniel? Wiktor? Ktokolwiek? Halo? Nikogo nie ma w domu? Czy oni wszyscy są porwani? Ej, jest dzień, a jest teraz tak creepy. Tutaj może coś jest? Tutaj też wszystko leży na ziemi. Nie mam pojęcia, co tutaj się mogło wydarzyć. Ale no nie wiem, musimy coś z tym zrobić, widzowie. Zostałem sam w agencji tajemnic. Albo to jest jakiś test i chłopaki sprawdzają, czy nadaje się rzeczywiście na szefa, czy coś, no nie wiem. Zobaczmy na górę. Halo? Halo, halo? O kurna! Już tu nie ma? Co? Daniel? Już tu nie ma? Nie. Stary strzęp, co tam się naopieprzało? A ty już byłeś na dole? No nie, stary strzęp, jak coś tu się odpierdziela i wiedziałem, że ktoś na pewno się tu albo włamał, albo nie wiem, co tu się odwaliło, ale widzę, że jest wszystko powypieprzane. Stary, wszystko jest powypieprzane. Nie wiem, co z Zipkiem, tylko trzeba iść do niego. Zipek! Zipek! Ty, on śpi jak zwykle po prostu. Zawsze przychodzimy, a Zipek cały czas śpi i musimy go obudzić, więc... normalnie. Ej, mordo. Patrz. A weź pchaj mocno. Albo czekaj, dobra, bo jeszcze... Prędzej drzwi, stary, wywalę, to jest zabarykadowane jakieś. Ty, a do... Bo chyba kluczy nie mieliśmy. A nie da się wejść drugą stroną do niego? Bez kitu, no. Dobry pomysł. Dobra, czekaj. Ty, ale widziałeś tak coś na dole? Widziałeś coś na dole, żeby coś się odwalało w ogóle? Stary, widziałeś no, kogoś? Wszystko jest powywalane i są zdjęcia Zipka normalnie przekreślone X-em. Co ty pierdolisz? Tak, i napisane jest to koniec Zipka. Naprawdę. Dobra, to chodźmy sprawdzić, co się z nim w ogóle dzieje, nie? Patrz, jaka tutaj jest demolka. Nie no, to są ciuchy do prania. Dobra, tutaj. Okej. Ej! Ty, co to? Ej, nie było tego czerwonego takiego. Czemu? To jest jakiś, kurde, escape room tutaj zrobiony w tym domu teraz, czy co? O kurde! Kto to jest? Ej, czekaj, nie, to jest manekin, to jest prank na nas. No, to jest po prostu prank na nas. Halo? A, to Robert jest, dobra. A, Robercik, dobra. Ale dziwne, nie? Kto to tu ustawił w ogóle? Tutaj. Zipek? 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 Co? Patrz! Co to mu odwaliło, stary? On śpi, ale no... Ty, to coś tu musiało się odwalić. Stary, on musiał słyszeć, że na dole ktoś chodzi po prostu. I się zabarykadować. Dobra, ale to trzeba go obudzić, a on w ogóle żyje? Czekaj, sprawdzę, pójdź. Właśnie, Zipek! Stary, czekaj. Nie no, żyje. Zipek! No może on coś, nie wiem, wypił? Co jest, no? Czemu on się nie budzi? Zipek! Dawaj! Kurde, zawsze... Czekaj, otworzę okno. Czekaj, trzeba otworzyć okno, niech... Jak będzie miał trochę... O, no! Otworzyłem okno. Jak będzie miał trochę chłodu, to... No nie śmierdzi, więc... Czekaj, stary, ja wiem. Trzeba mu puścić jakąś energetyzującą muzykę. Zipek, wstawaj! No. Fresh Breeze, Dope Boys, to jesteśmy my! Teraz no dużo... cicho no! Zipek, wstawaj! Wstawaj i masz wiele do wyjaśnienia, kurwa. Co tu się odpaliło? Co ty odpaliłeś, stary? Co ty gadasz w ogóle do mnie? Czemu wy tak głośno mówicie syki? Co jest? Stary, po pierwsze, w całym domu są powywalane meble. Ty jesteś zabarykadowany w swoim pokoju, co tutaj się działo? Ktoś tutaj wbił? Nie wiem, stary. Jakieś klauny znowu? Tam jakiś typ w ogóle stoi. Jaki typ? No normalnie typ stoi. Stary, tu, koło mnie? Zobacz. Przecież to manekin jest, nie typ. No tak, no i czemu go ustawiłeś, żeby odstraszyć? Czemu wy go ustawiliście? My go nie ustawiliśmy. Przecież ja nic nie zrobiłem. Czemu są drzwi tak zabarykadowane? Co wy robicie? Stary, nie dało się otworzyć. Co jest grane? Nic nie pamiętasz? Nie. Ja sobie normalnie poszedłem spać po prostu. Dobra, weź się ubierz. Poszedłem spać, patrz, nawet nic nie zrobiłem na kompie. Widzisz? No tak, nawet nie wyłączyłeś mojego kompa. No bo byłem mega zmęczony, stary, po tylu odcinkach nagranych jednego dnia, przecież by 5 odcinków nagraliśmy wczoraj. No, to prawda, dobra. Weźmy tą barykadę i posprzątajmy na dole. Będziemy musieli się podzielić na dwie ekipy, bo tak, jest rozwalony cały dół i cały garaż, więc jedni muszą pójść do garaża, inni na dół, no. Dano, to nie ty? No jak ja spałem, człowieku. O! Co to był za krzyk? Trzeba to przesunąć. Czekaj, podnieście. O, ja pierdzielę, ja bym sam nie dał rady, widzisz? No to kto ci pomagał? Stary, ktoś nikt mi nie pomagał, to nie zrobiłem ja, stary. Przecież ci mówię, tłumaczę, to nie ja. Ktoś był w moim pokoju w nocy, to jest powalone. Ktoś... Albo wy teraz to zrobiliście pewnie. Jak spałeś? No... No dobra, przyznaję, że faktycznie by cię to nie obudziło, nawet gdybyśmy, stary, ci rozbili obydwa monitory. Co tu robi? Małe pieniądze są, co tu? Dobra, stary, na dole ktoś przed chwilą krzyczał. O. Ej, nie dość, że zabarykadowano, to jeszcze na klucz zamknięte. Nawet nie wiedziałem, że mamy klucz w ogóle do tego pokoju. Jak ktoś zamknął mnie od środka i wyszedł? Nie mam pojęcia. Nie no, no o. A no tak. Skąd słychać było krzyk? No... Kurde, nie wiem. Halo! Halo! Co to był w ogóle? To patrz, masz, stary, co tu się dzieje? Nie, no kto se melarz zrobił wczoraj? Jaki melarz? Stół jeszcze wyba... O kurda! No, też byłem w szoku, że nie posprzątałeś po wczorajszym jedzeniu, no, stary. Okej, to się przyznaję, nie posprzątałem. Halo? Ktoś jest w tym domu? Czemu niby ktoś miałby krzyczeć, a teraz... znowu, bo... Co? To z garażu. Z garażu, z warsztatu. Ej, ale ja byłem w garażu, tam nikogo nie było. Przecież... Co się dzieje? Co to? Miłosz! Miłosz? Co się odwala? Ej, mówiłem ci, włamywacz był tu jakiś. Miłosz, co ci jest? Co się odwaliło? Stary, jest środek nocy, nie? Słyszysz jakieś, stary, głośne dźwięki, patrzysz, że wszystko, cały dom jest, stary, zdemolowany, nie? No. Ktoś, stary, chodził po domu, nie wiem, kto to był. Czemu nie wstawiliście alarmu? Ale, stary, próbowałem go nagrać, próbowałem zadzwonić po policję. Co? Masz nagranie? Stary, mam nagranie, wszystko mam. Ej, dobra, chodźcie stąd i zobaczmy w takim razie nagranie, bo to może być dowód. Będziemy wiedzieć na pewno po jego analizie, co to było. A jak to był? Uważaj, Daniel, tutaj wszystko jest rozwalone. Stary, nie wiem, prawie się wywalił. Zaskoczenia mnie wziął potem, związał mnie i jaka akcja, człowieku, co się odwala? To jest mega dziwne i mega dziwne jest to, że aż 3 osoby były w tym domu. Dobra, to jest, stary, moment, kiedy ja usłyszałem te dźwięki, więc wyszedłem z tego pokoju i zacząłem, stary, ostrożnie nagrywać, nie? Bo myślałem, że może nie, że ktoś tam się włamał, po prostu chciałem mieć po prostu dowody, nie? No, nie, no jasne. Ale od razu zobaczyłem, że to nie jest zwykły włamywacz. Aha. Ej, jak przybiegł! Czemu on jest tak szybki, wszystko wywala? Jakaś postać... Trochę taka, trochę mała, ale w czarnym kapturze i bardzo szybko. A nagrałeś go w ogóle? Tak. Wiemy, kto to jest? Nie wiemy, stary, bo ugłuszył mnie od tyłu, mówił. Dobra, i co dalej? Patrzcie teraz, nie? Co? Ej, jest przy lodówce. No nie wiem, co on robi. Odżywia się, żre, stary, coś. Ale nasze rzeczy... Ale co, on jakieś mięso mieliśmy, że zażera mięcho? Chodź, to jest jakiś wilkołak, stary, albo może to jest jakiś bogin, chłopaki. Ale przestańcie, jak bogin, przecież on mnie tutaj wydrukował, to jest człowiek normalny. Dobra, czyli tutaj stałeś dokładnie? Tak, tak, gdzieś tutaj, no za tym filarem, stary, ja jestem taki malutki, więc się zmieściłem akurat. A, no tak, faktycznie, czyli nigdy już nie widać. Co tu się dzieje? On sobie pojadł torciku. Tort z jedzą... Mięso wywalone, to jest jedzone. O, mięso żarł, no. Surowe mięso. I to indyka, a nie można jeść drobiu surowego, no. A ten torcik myślisz, że dobry jeszcze? Nie wiesz, stary, nie wiesz, co to było, może jakaś wścieklizna czy coś. Ale to może byłem ja. Rozwala nam te... Dobra, wiecie co? Musimy chyba obejrzeć dalej. Ej, tu się zaczyna robić mega creepy. Zaczyna? Po twoich przekreślonych fotach? No, stary, ja spędziłem noc w naszym magazynie. Ja myślałem, że to jakiś, wiesz, dziwny fan. No. Ale ten człowiek nie je mięsa. To jest jakaś postać nadprzyrodzona, stary. Dobra, uciekł. Co, nic się nie dzieje? Miłosz idzie za nim, dobra. To tutaj mnie musiał walnąć w łeb właśnie. No, zdecydowanie. Koniec nagrania. Kamera przestała nagrywać, no. I jeszcze dodatkowo ta postać Miłosz cię przeniosła przez cały dom. A, no bez kitu. Stary. No, jest silny, widziałeś? Czyli jest w stanie podnieść dorosłego chłopa, no. Czyli to on też u mnie w pokoju zabarykadował. On musiał podnieść ten fotel, stary. To nie może być fan, nasi fani są młodzi. Ale może są super silni. Chodźcie, musimy w takim razie zobaczyć, co to może być za istota, czy to bogiń, czy jakaś inna. I w mojej książce jest też jak wszystkie je powstrzymać. Ty napisałeś książkę? Stary, dlatego że ja poza Agencją Tajemnic chcę zostać też stracharzem. Widzowie, ja mam jedną teorię do tego, co się może dziać tak naprawdę. Patrzcie, tutaj mam taką książkę z kitraną. To jest Bestiariusz Johna Gregorego i tu są opisane wszystkie dziwne istoty pochodzące z mroku właśnie. Zobaczcie, jest opis, czym jest mrok, czym są te istoty i ja myślę, że mamy tutaj dokładnie z czymś takim do czynienia. Poszukajmy teraz, który to może być tak naprawdę stwór z mroku ze wszystkich. Co to może... Kurde, co może robić te wszystkie rzeczy? Ej, boginy. Zdaje mi się, że dokładnie to może być coś takiego. Zobaczcie, boginy zazwyczaj osiedlają się w piwnicach, stodołach i spróchniałych drzewach, a ich obecność w najlepszym razie jedynie przeszkadza miejscowym. No my nie mamy nic takiego. Zobaczcie, tutaj na przykład są stukacze. Przerażają ludzi pukając w ściany, drzwiami i ogólnie hałasując. Jeśli kładąc się do łóżka, pozamykałeś dokładnie drzwi i okna, lecz w nocy obudziły cię trzaski, grzechoty bądź głośne dźwięki, to zapewne dzielisz dom ze stukaczem. Ten rodzaj bokinów jest bardzo nieprzewidywalny i bywa wyjątkowo niebezpieczny. O kurde, ja myślę, że to może być coś takiego. Są też rozpruwacze. Okej, one żywią się krwią zwierząt. To już zaczyna być bardzo dziwne. I tutaj jest jak się rozprawić z nieznanym boginem. Jeśli negocjacje zawiodą, należy podjąć próbę zastraszenia bogina, uprzykrzając bądź nawet uniemożliwiając mu życie w danym miejscu. W tym celu można rozrzucić w strategicznych miejscach sól i żelazo. Dobra, czyli w takim razie potrzebujemy sól i żelazo. Okej, i sól je parzy, a żelazo odbiera im moc. W takim razie to jest to, co musimy teraz zrobić. Dobra, czyli według książki potrzebowaliśmy soli, proszę bardzo. Sól jest najważniejsza i srebro. Skombinowałeś srebro? No właśnie nie wiem, nie mam nic srebrnego, ale co ja mogę zrobić z tego srebra? No stary, broń, na przykład wziąć kij, roztopić srebro i oblać go tym srebrem. Okej, bronie robimy ze srebra. No, bronie, bronie. Zajmę się tym. Dobra, to dawaj solą, a ja pójdę z srebro ogarnąć. Bardzo możliwe, że czymkolwiek jest ta kreatura, no to właśnie wchodzi oknami, więc to powinno... unieszkodliwić ją. Tak musimy zrobić ze wszystkimi oknami oraz ze wszystkimi drzwiami. Mój pomysł jest taki, stary. Patrz! Ha! Mamy srebro w domu! No, jakieś tam srebro jest. Z tego możemy zrobić teraz bronię. Wystarczy mi to... Stary, mamy więcej srebra! Zobacz na to! Srebrny miecz! To jest srebrny, nie? No wydaje mi się, że może być z jakąś domieszką srebra. I mamy miecz. Możemy to uznać. Kij baseballowy nam się przyda, dlatego że taki kij jesteśmy w stanie teraz tym obudnąć. Czemu mi cały czas coś wypada z rąk? Teraz nie ma opcji, nie? Żeby... Nie. Dlatego, że sól jest stary parzy, a srebro zabija. Miecz już mamy. Więc miecz jest gotowy, natomiast teraz trzeba zrobić kij baseballowy, który też jest ze srebra. Po prostu zrobimy to w ten sposób. Zrobimy go. To się nazywają srebrne tacki, więc to na pewno jest prawdziwe srebro, nie? Teraz trzeba to czymś związać, żeby tylko nie puściło. Albo jakąś srebrną taśmą! Może ogólnie zróbmy, stary, takie jakieś miejsca, odsłońmy. Znaczy, to pamiętasz tą lodówkę, nie? Zróbmy dookoła lodówki krąg, żeby nawet nie mógł tam wrócić. Tak, bo znowu będzie chciał żerować, a no mi ten tort bardzo smakował i nie chcę, żeby znowu jakiś mój tort został zjedzony. Więc odkrućmy to. Teraz rolujemy tak, jak się roluje ciasto, żeby na pewno tutaj nic nie... O, wystawało. I teraz srebrna taśma. Zajebiście, mamy tyle srebrnych rzeczy. No i co? Co ty na to? No wygląda nieźle. O kurwa! I co, gnobie? Odejdź, chodzisz do mnie, tam jakoś się nazywa. Uciekaj, bo mam srebrny kij. Dobra, tutaj prowadzimy całe śledztwo, więc od razu będę musiał zabezpieczyć ten pokój. Tak więc tak. Przed drzwiami zdecydowanie potrzebna nam jest sól. Ernest! Co? Mam broń srebrną! Masz broń srebrną? No. Zobaczmy, co on tam przeszukował. Stary, sól je parzy, a srebro pozbawia mocy. Nie, srebro zabija, a żelazo pozbawia mocy. Co? Żelazo? Tak, pomyliło mi się. Srebro. No, pomyliło mi się. Sól je parzy, żelazo pozbawia mocy, a jeżeli chcemy się pozbyć bogina, musimy wykopać dół, zakopać go i to jest wtedy sztuczne uwiązanie, stary. No i co ja mam teraz zrobić? Jak masz, dobra, dostajesz to i tyle. Ale to jest amelinum, stary. Amelinum to jest to samo co żelazo, myślisz? To jest srebrne przecież. Było napisane na opakowaniu srebrne tacki, stary. Więc... Nie, ale nie ze srebra. A to jest srebrny miecz. to nie chodzi o to, jakiego to jest koloru. Dzipek, to jest zrobione z aluminium, a to, że jest srebrne, to nie ma znaczenia. Dobra, jeżeli to go nie pozbawi mocy, stary, to jest twoja wina. Dobra. Ja mam jeszcze pomysł, jeżeli tego nie pozbawi mocy, to zakleimy go srebrną taśmą. No, dokładnie takiej użyłem. Z kim ja pracuję? Z kim ja pracuję? Dobra chłopaki, to teraz wszystko już jest przygotowane. My tak naprawdę musimy tylko patrzeć na monitoring, bo na pewno ten bogin nie wejdzie do naszego pokoju, bo mamy już wszędzie sól tak naprawdę rozsypaną. Więc teraz sobie odpalę tylko te kamery. I słuchajcie... O nie! O nie! Chłopaki, wstawać! A dobra, widzę, że mi już nie szli. Zipek! Zipek, wstawaj! Kurna, a za każdym razem. Kurde, upadłem na coś. Dobra, chłopaki, słuchajcie, po pierwsze, to przespaliśmy całą noc. Po drugie... Ała, i co, pojawił się? Nie, ale zobacz na to. Co? Balkon jest otwarty, a sól jest, stary, kompletnie, po prostu nie wiem, jakby ktoś po nim łaził. Ja pierdykam, czyli był tu znowu. Dobra, na szczęście wszystko się nagrywało na kamerach, więc możemy zacząć od tego, że zobaczymy po prostu, co tutaj się nagrało. No. Dobra, zobaczmy. Ej, żaden ruch nie został zarejestrowany. Zobaczmy, chociaż wszystkie kamery po kolei. Jedynka, ty wiesz, jaki jest problem. Dwójka, trójka. Zrobiliśmy gigantyczny błąd ogólnie. No jak? Zobacz. Na dole porozstawialiśmy wszędzie kamery, a tu w tym pokoju nie mamy ani... Zamknij się. Tu w tym pokoju nie mamy ani jednej kamery, a zauważ, że tu jest otwarty balkon, czyli musiał wejść balkonem. My nie mamy tu kamery i coś... Co się stało w ogóle? Coś się zmieniło? Zipek. Co? Co jest? Co to? Zgniłe mięso, stary! Fu, jak to śmierdzi! Jak jest zimno! Co to ma być? Czemu ja mam coś takiego? Albo czekaj, Zipek. Co? Czy on tu jest? Czy on jest gdzieś na dachu na przykład? Może tutaj? O kurde. Ej, musimy koniecznie iść na dół jak najszybciej. Halo? Jest tu kto? Nie ma go. No wiem, ale... A co jeżeli on jest niewidzialny, stary? Boginy są niewidzialne. Ale w sumie przekroczył sól. No boginy stają się niewidzialne. Stary, ja zrobiłem nawet zdjęcie. Dobra, czekaj, zrobiłem zdjęcie tej książki, tu jest napisane. Boginów zwykle nie można zobaczyć, zazwyczaj są niewidzialne. Stracharz może je zobaczyć, chyba że ma do czynienia z wyjątkowo potężnym boginem. To się wszystko pokrywa, nie było go widać na kamerach. Więc może nadal być w domu. Stary, najbardziej mnie zastanawia, jak to jest, że masz takie brudne ręce. Ej, stary, właśnie! Zipek ma tak brudne ręce. Ej, Zipek! No? Może on cię próbował wyciągnąć z łóżka? Też tak myślę, no. Ale byś się nie obudził? No, stary, wiesz, jaki ja mam sen mocny. Kurde. Czemu Zipek miałby mieć ręce całe w mięsie? Nie wiem, dobra, wyjdźmy, zobaczmy, co tam jest. Ej, Zipek, jedna mega niepokojąca rzecz mi wpada do głowy. Co? No bo... Co jeżeli to ty się przemieniasz jakoś, stary? Przecież mu pamiętam, co... Nie no, racja. To już nie jest śmieszne. Kolejny dzień, kolejny raz i tym razem ktoś mnie dotykał. I to w nocy. Ej, ona jest spalona. Tutaj jest to mięso, Zipek. I ślady... Zobacz, ślady starych palców tutaj są takie. Ty, a ta... Nie, no kurna! Co jest, twój obraz? Mój obraz z odcinka! A miałeś dokończyć, stary. Patrz, jakiś... W ogóle co to jest? To są pazury czy co? Ślady pazurów, no. Nie no, to do wyrzucenia już jest. Kurwa. Palić! Dobra, czy jest tutaj coś jeszcze? O nie, patrzcie! Co? Ważny przekaz. Pieniądze szczęścia nie dają. No, chyba się nie zgadza z nim. Ale skąd to się tutaj wszystko wzięło? To było wszystko w tym jednym pokoju? Nie wiem, czy ale... co? Że mordo, co to jest? Co to jest? Pierwszy raz widzę takie coś. Tego to ja nawet nie kojarzyłem, żeby było w tym domu nigdy, nie? On to musiało być przyniesione tutaj, nie? No. Nie wiem, dobra stary, weź sobie do spania, bo mówisz, że ostatnio czujesz się samotny. Nie, ja nie chcę tego. Nie. Ja tego nie biorę, ja to zachowuję i idzie jako dowód, stary. Idę tu schować do teczki. To mięso. No. Pachnie tak samo jak to, co miał na rękę. No właśnie. Ktokolwiek tu jest, jest psychopatą. Że to naprawdę jest Zipek i w tym momencie nie możemy mu ufać, bo wiadomo, że jeżeli to on w nocy ma jakieś dziwne epizody zamiany w jakąś bestię, to że teraz może też kłamać, co nie, na ten temat, stary. Może nie chce o tym nam mówić, więc wieczorem powinniśmy go jakoś przypiąć do łóżka albo coś i po prostu poddać obserwacji. Zdecydowanie. Dobra, ale teraz póki co nie dawajmy po sobie poznać, że znamy prawdę. O kurde, dobra. Jest. Kolejna sprawa. Kolejne dowody. Uff, tylko zaczęliśmy agencję i już się odwalały takie rzeczy. Ja nie wiem, co będzie za miesiąc. Chłopaki, musimy teraz powiedzieć Zipkowi, że wszystkie dowody wskazują na to, że to on się zamienia po prostu w tą dziwną istotę, która terroryzuje nasz dom. Myślisz, że jakieś argumenty do niego w ogóle trafią? No stary, to chodzi o nasze życie. W sensie, no tak, ale wiesz jakby co powie Zipek, że po prostu to jest zbyt niebezpieczne, ponieważ w momencie, gdy go przykujemy do Zipka, to go zedrze ta bestia. Więc musimy być w pokoju obok, zamontować kamerę, nie spuszczać po prostu z tego oczu. Nie wiem, musimy go też jakoś przekonać, że przywiążemy go do łóżka, żeby jako ta istota się nie obudził, nie? Że coś, jakiś lekki podstęp zastosujemy. Jaki? Może coś udamy, czy coś. No nie wiem, w sensie na pewno zapaszę mu herbatę z ziółkami na początku i teraz to zróbmy dokładnie, chłopaki, zanim go w ogóle tu zawołamy. Pomysł, może po prostu bądźmy dla niego teraz przez najbliższe kilka godzin, tak ultra mini. Zróbmy dla niego jakieś bardzo miłe rzeczy, żeby trochę, wiecie, go tak zmiękczyć. Tak, dobra. Mu na sam koniec. Zipek, co tam jesz dobrego? Co zrobiłeś? Połóż sobie, daj go. O stary, nie, bo on już ma mało, zostawmy wszystko. Ma mało, niech ten, niech sobie zje sam, no on lubi te. Ale fajnie. Ej, jakaś... Co tam knujecie? Chodź, ja ci zrobię masaż, chodź. Siądź sobie na kanapie. Bo oni cię... Masz coś do picia, bo pewnie po tych cukierkach to cię bardzo tak, wiesz... Ej Zipek, jesteś głodny może? Masz Pringlesy, stary. Proszę. No, puszczę ci odcinek twój ulubiony, gdzie byliśmy mili dla ciebie przez 24 godziny, stary, i tak dalej. O co chodzi? Nie no o nic, stary, po prostu jesteśmy twoimi kolegami. Masz tu poduszkę sobie. Możesz się oprzeć. Wiesz, nie ma powodów, żebyś nie miał powodów dzisiaj, stary, do bycia jakiś, nie wiem, zestresowany czy... A czy ja bywam zestresowany? O co ci chodzi? Nie no, po prostu chcemy tak utrzymać twój super status fajnego ziomka, wiesz o co chodzi. Insynuujesz, że ja bywam zestresowany? Nie, a właśnie chcemy utrzymać, żebyś nigdy już więcej nie był. Zipek, kurde masz. W tych butach to musi ci być bardzo niewygodnie, nóżki tu pał, o. O, no. Ale fajnie. Ładnie, fajnie. Tak? To zjedz to. Ernest, zjedz to. Miłosz, to było do ciebie. Zjedz. Do kogo to było? No Zipek, i jeszcze wiesz, twoje ziółka. Żebyś łatwo mógł spać. Stary, poczekaj. Jeszcze. O, no. Cytrynka. Widziałem, że ostatnio kaszesz, to ci doleję trochę sobie. Chodź, Zipek, musimy ci coś powiedzieć. Już mi udoborochaliście, niech będzie. Wysłucham was. To jest interwencja. No. Uważamy. Co to znaczy w ogóle interwencja? No, to znaczy, że musimy zainterweniować w swoje zachowanie. Moje zachowanie? Tak. Ja stanę tu, żeby nie uciekł. Uważamy, że jesteś nocną kreaturą, Zipek. Co? Uważamy, że to ty rozwalasz cały dom. Co? Ale na razie zgadza się rozmiar. No nie wiem, no stary. W sensie wszystkie fakty się ze sobą pokrywają. Po prostu chcemy się upewnić, czy twoje to nie foty, twoje foty były wszędzie. To koniec Zipka. To jest świetne alibi, stary. Dla ciebie, który nic nie pamięta, a nie chcę, żebyśmy odkryli... Czyli że uważasz, że ja pamiętam, tylko udaję, że nic nie pamiętam. Nie, uważam, że możesz nawet nie pamiętać. Uważam, że może coś w ciebie po prostu wstąpiło, stary. Może to coś zaraz wstąpi. Co? No, a o! Co? Niezbity dowód. Na co? Bo gdybyś mnie zbił, to wtedy by był zbity dowód. Że co? Że jesteś wkurzający, tak? Nie o to chodzi, nie kłóćcie się, dajcie spokój, kurde. Wytłumaczmy sobie, po prostu podejrzewamy, że to ty możesz być... Jeżeli to nie ty, to mi dasz 100 000 złotych. Dam ci tyle, co dostaje Agencja Tajemnic za rozwiązaną sprawę, czyli 5 dych. To tak, jeden dzień tak jakbyś pracował, stary, a tylko za to... 150. Przydane. Dobra. Ej, Daniel, zajebiście, dzięki. Nie spodziewałem się, że tak umiesz negocjować. Plan jest bardzo prosty. Nie ma żadnego planu, bo rozmawialiśmy przed chwilą o jednej rzeczy. Mam być przykuty do łóżka, koniec, kropka. Jak chcesz, to więcej kasy. To jest łóżko, to jesteś ty, A to jest lina, którą jesteś stary przywiązany. No to nam pasuje, możesz mi i tu dać, i możesz mi tu dać, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. No i tu. No to lecimy. No dobra, to dokładnie tak będzie. W takim razie teraz idziemy do twojego pokoju. Ja muszę ustawić na ciebie kamerę, bo będziemy cały czas widzieć. To nie przychodzi. Nie rozmawialiśmy. Dobra, no zaraz. Jeszcze 5 dych. Jak? Okay. Nie mamy takiego budżetu. Jest tu. No to jeszcze 5 dych. Nie, no to nie. Dobra, to bez kamer. 2 stówki, ale w fałszywych banknotach. Nie, mam pomysł. Może być bez kamer. Ej, może być bez kamer. Tak, bez kamer, spokojnie. Tak? Przybierzemy go, a potem ustawimy kamerę. O, dobra, no dobra, Zipek, chodź. Przecież to słyszałem przed chwilą. Ale to był żart, Miłosz żartował, bo wiadomo, że tak nie zrobimy przecież, jak to słyszałeś. Jak mamy to zrobić? Przecież ty i tak, jak będziesz chciał, to się obudzisz. Dokładnie. Dobra, Zipek, będziesz bezpieczny, my będziemy cię cały czas monitorować, naprawdę. Jeżeli się okaże, że jednak to nie ty jesteś tą straszną postacią, to ty się dasz zawiązać. To ja się dam zawiązać jutro. Dobra, okej. Już i tak uważam, że to nie jest konieczne. No tak, i tak jeżeli się okaże, że to nie ty jesteś tą postacią, to już nie będzie miał mnie kto jutro przywiązywać, więc się zgadzam na ten układ. A tutaj są takie specjalne zapięcia, które są mega mocne i nigdy się nie zgłosisz stanie, więc przypinam to tu. Dobra, po drugiej stronie. Ty, a opowiesz mi jakąś historię albo przeczytasz jakąś książkę na dobranoc? Dobra. To czekaj, zgaszę ci światło już, stary. Zaraz ci pójdziemy zaparzyć jeszcze herbatkę, jakieś ziółka. Pewnego razu był sobie mały Zipek. Miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Następnie spotkał swojego najlepszego przyjaciela Tritsusa, z którym założył genialny kanał. Ale raz przyszedł hipnotyzer i zaczął zamieniać się w wilkołak. Śpi. Wrzuciłem mu do tych ziółek leki nasenne i przeczyszczające. Zobaczymy, co zrobi ta mieszanka. No dobra, więc Zipek już tak naprawdę jest uśpiony. Kamera w jego pokoju działa, więc teraz wystarczy włączyć podgląd. No i obserwujemy. No ale zobaczcie, jak słodko śpi sobie, nic się nie dzieje zupełnie. Tak naprawdę, może serio to nie on, co jeżeli ten potwór przyjdzie do jego pokoju i go zeżre? Nic się nie dzieje. Ej, co jest? Tam jest jakiś potwór, w sensie Zipek zniknął i pojawiła się jakaś czarna zjawa. Dobra, mordo. Miejmy nadzieję, że jestem wystarczająco silny. Ej, to jest on! To jest on! Chodź tutaj! Słuchaj, Ernest! Dawaj! Gdzie on pobiegł? Na dół pobiegł! O nie, on jest za szybki i za silny! Wow! Ale cię rzuci, co my mamy zrobić? Na pewno nie możemy za nim biec, bo nie mamy szans po prostu! On dostał jakiejś super siły! Słyszysz to? On wszystko demoluje chyba! Zostaw tą chatę! Musimy bardzo powoli teraz zejść na dół i po prostu jakoś go ominąć. Chyba się uspokoił, co? Pobiegł gdzie indziej chyba, do garażu albo coś. Ale cały czas coś słyszę. Co to jest? Biegnie. Widziałeś, jak przemknął? Do wyjścia, dawaj do wyjścia. Tędy, bo chyba jest tak. Tędy. Szybko, tutaj. Ja wiem, gdzie się schować. Gdzie? Chodź za mną. Jest skrytka, której nie zna nawet Zipek. Tędy. Zobacz, to jest tajna kryjówka. Tak, tutaj możemy się ukryć. Dobra, dawaj, zamknij drzwi. Co teraz? Stary, dzwonię po kogoś, po policji jakoś czy coś. Słuchaj, no skoro już wiemy, że to Zipek, to musimy chyba w takim razie znaleźć powód, dla którego on się tak transformował w jakąś kurde, jakiegoś upiora. Ja stary znam ten powód, ten pieprzony hipnotyzer. Hipnotyzer? Ej, bez kitu, tylko jak go teraz namierzyć? Masz mu telefon, po prostu poszukaj stary hipnotyzer w Warszawie, no może się znajdzie. Pamiętamy, mamy jego charakterystyczną twarz, może zapamiętamy to. Mamy go nagranego, można zrobić jak w ostatniej serii, że sprawdziliśmy po prostu Google Lensem, nie? Jeżeli on się gdzieś ogłaszał, to będziemy mieli jego stronę. Ej, dobra, znalazłem jego namiar. Zadzwonię. Dzwonię. O, co jest? O nie. To Zipek. My się uspokoił. Skąd już tu jesteśmy? Nie wiem, ale wiem jedno. Musimy teraz czekać do samego rana. Nie możemy stąd wyjść zdecydowanie. On może nie strzał, że nie jesteśmy. Może powinien gdzieś dalej. O kurde. Widziałeś to? To? Czemu on tu nawala? Nie wiem, ale chyba czekamy tutaj do rana. Czekamy tutaj zdecydowanie do rana i wtedy, nie wiem, wtedy może odbierze w końcu ten hipnotyzer i coś się z tym zrobi. Już minęło kilka godzin, jest prawie rano tak naprawdę. Pukanie zipka ustało. Zdaje mi się, że go już tutaj nie ma, więc teraz powoli stąd wychodzimy. W sensie trzeba zobaczyć, zaryzykować, wejść do domu i sprawdzić tak naprawdę co się dzieje. Czy on w jakimś szale nie uciekł na przykład, nie? Bo nie możemy być pewni, że mu to minie też z rana. Może się wydarzyć wszystko. No, ostrożnie. No, bardzo ostrożnie, no. No, chyba nie ma. Okay. Dobra, jesteśmy. Teraz według mnie musimy iść na górę, ponieważ mam jedną teorię, że faktycznie ta klątwa właśnie działa tylko do rana i skoro on już nie pukał, to być może zostaniemy go w jego pokoju przy kąpie albo w łóżku nie pamiętającego niczego. Chodźmy. Dobra, chodźmy. Ej, tak, śpi. Patrzcie, śpi. Dobra, ale wiesz co? Nie przeszkadzajmy mu, a z samego rana po prostu wrócimy do tej sprawy, ogarniemy to, zadzwonimy do hipnotyzera. W takim razie trzeba wpisać numer i dzwonimy. Dobra. O! Halo? Odebrał? Tak, tak, odebrał. No, to jesteśmy my. Tam był pan u nas 2 dni temu. No ogólnie... Tak, właśnie się domyśliliśmy, że to jest klątwa hipnotyzera. Bardzo prosimy o przyjechanie tutaj i odhipnotyzowanie mojego przyjaciela Zipka. No tak, już wiem, że to działa. Nie, myślę, że na mnie by nie działało. Nie chcę zamówić sesji hipnozy. Proszę tutaj przyjechać. Bardzo chcę zarabiać cały czas. No to powiedz, może okej. Dobra, to zapłacimy. W sensie, no tak, proszę przyjechać. Proszę przyjechać, czekamy tutaj. Jak to jest pan w salonie? Ej, co? Jak w salonie? Jest w salonie. Dzień dobry, panie hipnotyzerze. No... Chyba was nie lubię za te wasze pranki. Przepraszamy. Możemy zrobić coś z Zipkiem, bo zaraz się ściemnia. On się znowu zamieni, można go odhipnotyzować po prostu. Zipka odhipnotyzować. Bardzo proszę, bardzo proszę. No, on się zamienia w jakiegoś, kurde, nie wiem, bogina, wilkołaka czy cokolwiek. Ja wiem, w co on się zamienia. Można tym już nie machać, bo to jest dziwne. Jak go odmienić? Tylko jedno. No to niech pan to zrobi. O, właśnie. Proszę pan i niech pan tylko mu się prosi. Proszę. Proszę pana hipnotyzera. Ale będziecie mi wisieć. Co? Przysługę. Przysługę? No, da się zrobić. Ładnie w góry. No, ładnie z góry, bo jedziecie w góry. Okej, okay. A co mamy zrobić? Do lasu. Aha. Nie robiąc hałasu. Okej. Okay. Przynieście moją paczkę. Paczkę? Nie świąteczną paczkę. Paczkę z lasu. W środku nocy do lasu przynieść tajemniczą... Nie zaminąłajcie to. Dobra, nie będziemy dobra. Się... Ale ty nie możesz jechać. Dlaczego? Dlatego, że ty się zaraz zamienisz. No dobra, przywiąż mnie. Może nie będziesz... Zwiążę. A co? Właśnie nie trzeba. Nie trzeba. Jestem najwyższej klasy specjalistą hipnozy. I mogę zrobić odroczony termin hipnozy. A, okej. Okay. Zrobię... Nie wiem, co mam robić. Boję się. Nie patrzcie, zamknij oczy, ale myśl o tym, że kręci się w prawo. I kręci się w lewo. I kręci się z góry. I kręci się z dołu. O, i co? On już jest odmieniony, czy co? Możecie jeść do lasu. Nie przemienić się. Jam to uczynił. Okej. Okay. Czyli się nie przemienisz? No, chyba nie. Czyli rozumiem, że jak pójdziemy do lasu, przyniesiemy mu tą przesyłkę ze środka, to wtedy z rana obudzisz się już odmieniony, tak? Mam nadzieję. Okej. Okej? mnie nie bardzo. Ej, myślisz, że to jest w ogóle dobry pomysł, że idziemy faktycznie w środku nocy do środka lasu? No nie jest. Ogólnie pomysł z tym, żeby ten hipnotyzer mnie zahipnotyzował, to też nie był za mocny. No nie był stary, ale jakby wiesz, kiedy robić błędy młodości, jak nie teraz? Dobra, to jest gdzieś tutaj. No nie? Tak, bo teraz idziemy cały czas dróżką, a środek lasu jest tutaj, gdzie jest absolutna ciemność. O Boże, jak ja tego nienawidzę! Przypomnij sobie teraz słowa hipnotyzera. Nie robiąc hałasu. Właśnie stary, być może zaprzepaściłeś swoją odmianę. Halo? Czy jest tutaj jakiś... coś, co daje przesyłki dla hipnotyzerów, którzy... Mam pomysł. Znajdźmy miejsce, bo krzyczenie na pewno go nie wywoła. No. Może musimy stary po prostu stać bez żadnego ruchu, stać po prostu długo, bez żadnego dźwięku tu wydawania. No ale teraz to zobacz, za nami bezpośrednio cały czas stary zleci drogę i tak dalej. No to wejdźmy jeszcze głębiej. Ale może tak się go przyzywa po prostu. A co to jest? No, jesteśmy już w jakimś bardzo dziwnym miejscu. Wygląda jak środek lasu, jak dla mnie. No już jesteśmy w środku lasu zdecydowanie. To co? Dobra. Cicho? Tak, stoimy. Może zamknijmy oczy. 10 sekund. Spierdziałeś się troszkę. Kurde. Co to jest? Ja pierdzielę! Skąd on się wziął? Ej, kim jesteś? No, kim jesteś? Dobra. On ma przesyłkę, zobacz. Dawaj to. Potrzebujemy... Idziesz, ty jesteś zamieniony, ma. Ale ten... co, ja tobie... nie chcę zginąć, stary. No ale ty jesteś zahipnotyzowany, weź to. Ej, ty nie ma go. Co? On zniknął. Nie mam pojęcia, to jest mega dziwne. Ale, mamy, co to jest? Stary, nie wiem, ale coś w tym środku jest. Ej, to jest coś mega wartościowego, no. Podświetlimy to. Musimy się dowiedzieć, co to. Stary, ucieknijmy z kraju i to sprzedajmy po prostu. Nie? Coś jest. Nie wiem, ale to należy do tego hipnotyzera i musimy to jak najszybciej oddać. Tak, bez kitu, bo inaczej nikt się nie wróci. Wracajmy, no wracajmy jak najszybciej do domu. I coraz bardziej. No, dobra. O, jest. Mamy przesyłkę, w sensie to dał nam takie coś, mam nadzieję, że to. Prawie, że mógł wyrwać to. No, nie chciał nam dać zbytnio, ale w końcu się udało. To znowu jakiś żart. Nie, no naprawdę. Człowiek, taki dziwna twarz, dziwny wygląd, środek lasu, koperta. Myślę, że nie dało go się pomylić. A co to jest? Możemy zobaczyć? Coś się pali? No, a czemu nie? Co to jest? Kamień. A, pan jest kolekcjonerem kamyków! I wszystko już rozumiem. Co z naszą obietnicą? Całe życie. Właśnie. Tylko o nim. Tylko o nim marzyłem. Tam już mi nie chodzi. Przypomina ci trochę z Nikola. Co z tobą? Mój jest, mój. Tak, nie wiem, czy powinniśmy dawać kamień. Stary, jest tylko kamień. Przepraszam. Co z naszą umową? Umową? Można go odmienić już do końca. Zrobię dla was wszystko. No to super. O, super, no. To co teraz? Ziemniaki. Już pokroiłem. Ziemniaki? Już pokroiłem. Zapraszam. Zapraszam. Dobrze, Zipek, lubisz ziemniaki. Rozbieraj się. Serio? Zdejmij tą bluzę. Zdejmij. Kładź. Dobra, co chodzi? A już cię nie opuszczę. Chodź do domu. Chodź do tu. Teraz już nie potrzebuję nawet swojego patełka. Teraz... jak coś, idź po kij. No jakikolwiek. Spójrz. To nic nie zrobi. No nie wiem, to jest jedyna szansa, żeby go odhipnotyzować. Co innego. Dunek, bo ja zaraz zrobię z niego zapiekankę. Stój! O! Stój! Chodź! Co się dzieje? Zipek! I co? Co jest grane? Ej, ja przed chwilą zasnąłem! Jak on to robi? Nie wiem. To jest brach. Mówiłeś, że hipnoza nie istnieje. Cześć. Cześć. I sobie... Poszedł sobie, dobra. Udało nam się, widzowie, pamiętajcie, nigdy nie przyjmujcie do domów obcych hipnotyzerów, dlatego że może to się skończyć tak, że wasz przyjaciel zamieni się, kompletnie nie uwierzy. A my widzimy się w kolejnym odcinku. To na tyle, na razie.